Dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Asia i dzisiaj zajmiemy się karteczką bardzo delikatną, bardzo pastelową, taką myślę subtelną karteczką z okazji narodzin dziecka, z czego powstała, co użyłam do jej wykonania. Zobaczycie już dalej w filmie. To jest kolejna praca z serii naszych inspirujących poniedziałków, więc mam nadzieję, że Was w jakikolwiek sposób tutaj zainspiruje, więc serdecznie Was zachęcam do oglądania filmu, a teraz chciałabym podziękować Wam wszystkim, którzy tu jesteście, tradycyjnie zaprosić do subskrybowania kanału i do dołączenia do naszej ekipy tutaj działającej. Dziękuję moim wspierającym z całego serducha i cóż, pozostaje mi, kochani, tworzyć z wielką radością, bo tak to się dzieje cały czas i mam nadzieję, że Wy też czerpiecie z tego jak najwięcej i daje Wam też to taką samą radość. Także dziękuję. I przeskakujemy, słuchajcie, i lecimy z naszym filmem inspirujących poniedziałków. Zapraszam. No więc, moi drodzy, zaczynamy od jeszcze informacji takich poza inspiracyjnych, chociaż to związane z inspiracjami. Kończymy powolutku warsztatownię. Będzie zaczynać się nowa seria filmów Kartka w dyszkę. Wzbudziło to Wasze duże zainteresowanie. Widziałam mnóstwo różnych ciekawych pomysłów. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że Wam się bardzo spodoba i że będzie kolejną inspiracją. Kolejna rzecz, jaka na kanale się rozpocznie, to będzie znowu albumowanie, ale tym razem, słuchajcie, to już nie jest z tej serii warsztatowni, ale po prostu tworzenia albumu. Ja mam do zrobienia album, więc ja sobie ponagrywam odcineczki do przodu. Myślę, że on jest, ja mam dużo czasu na ten album, więc zrobię go sobie tutaj, ponagrywam i też będzie do jako warsztat tutaj nieodpłatny, ogólnodostępny na kanale moim tutaj, więc mam ogromną nadzieję, że to będzie kolejna inspiracja, że będziecie się dobrze bawić. Ale już nie będzie to taki album bardzo prosty, z takiej serii warsztatowni, gdzie każdy będzie mógł, znaczy każdy w znaczeniu, wiecie, że będę używać tutaj narzędzi, czy może nie narzędzi, ale jakichś dodatków typu wykrojniki, tagi i tak dalej, które nie każdy może mieć, ale bez tego też będzie się dało zrobić ten album, ponieważ będę wykorzystywać tutaj fantastyczne półprodukty do albumów Darin Piwowar. Ja teraz muszę sobie przypomnieć, czy Daria miała nazwę kanału jakąś inną niż... Coś mi się kojarzy, że tak, a nie mogę sobie teraz przypomnieć. Kurczaczek, czekajcie, przypomni. Słuchajcie, no uciekła mi nazwa, nazwa z głowy teraz, na już, nie przygotowałam się do tego. Laboratorium Papieru, no przecież tak. Laboratorium Papieru to jest kanał właśnie Darii Piwowar, gdzie serdecznie Was też zapraszam. Ja to podsubskrybuję, podlinkuję też na dole pod filmem, więc będzie każdy mógł sobie tam zajrzeć do Darii. Słuchajcie, Daria przysłała mi tutaj mnóstwo fantastycznych rzeczy, takich półproduktów do albumów, z których można stworzyć jakby dla osób, które nie mają właśnie wykrojników i tym podobnych rzeczy, rameczek, kieszeni. To są takie półprodukty do albumów. Ja tak nie będę tego wszystkiego rozsypywać, ponieważ zrobię to w pierwszej części tworzenia naszego albumu. To są takie jakby połowy kółeczek. One już są wycięte, więc po prostu wkładacie albo do podnoszenia, tak jak czasem mam w albumach takie, wiecie, do podnoszenia stron. Ja mam to wszystko w trzech kolorach. Jest to biały, kraftowy i czarny. Tu są takie półkółeczka, czyli można sobie w taki sposób zahaczyć. Tu mamy ramki, zobaczcie, one są od razu z szybkami i z takimi elementami do wyjmowania, czyli z takimi matami. Bardzo serdecznie Was zachęcam, żeby do Darii zajrzeć, jeżeli będziecie chcieli ze mną sobie tworzyć taki album. Mi teraz ciężko jest też powiedzieć, co ja będę z tego używać, bo zaraz pokażę, z jaką kolekcją będę pracować, ale będzie to na białej bazie. Więc jeżeli chcecie dodatki, to będę na pewno używać białych. Tu mamy, spójrzcie, kieszonki, można to uznać jako ramki, zobaczcie, bo ładnie rameczka, a można uznać jako kieszonkę zrobić, ale to jest raczej ramka, bo tu są maty, zobaczcie, docięte, z ozdobnymi wykończeniami, albo z takimi bardziej prostymi, więc to jest jedna tura.
I taki album z użyciem tych półproduktów będziemy tworzyć. Ja mam album rozrysowany i jeszcze nie zastanawiałam się, których rzeczy będę używać, więc ciężko mi jest powiedzieć. Tu spójrzcie, mnóstwo takich fajnych detali. To są, myślę sobie, tak mi się wydaje, do mat sobie założyć, albo do ozdobnych zakończeń, albo do mocowania. Tutaj można zamocować ćwieki, jeżeli nie macie, możecie przyciągnąć sznureczek i zamknąć sobie jakieś elementy, więc na pewno też to będziemy wykorzystywać. I ja znowu to mam w wersji, to chyba nie jest to? To jest to? Nie. Nie, tu jest to. Czarnej, kraftowej i białej. Ja będę używać białej. Dalej mamy takie fajowskie, słuchajcie, zamknięcia. To jest takie łapki, że jakby macie matę kartę i wy sobie tylko, zobaczcie, macie taki gotowy do wyjmowania, do ładnego wykańczania. Ja już to mam przygotowane na mój filmik dzisiaj, ale o, widzicie? Ale chciałam wam po prostu pokazać, z czym będziemy pracować już wkrótce i jeżeli ktoś by chciał sobie zakupić takie rzeczy, to może się przygotować do tego. I znowu jest wersja biała, wersja kraftowa i wersja czarna. Tu są, zobaczcie, też takie z dziureczkami, że można sobie nity przenitować. Są mniejsze, są większe i właśnie takie na otworki z nitami. Tu mamy napisy. Ja jeszcze nie wiem, czy nie miałam tu białych. O, chyba nie mam białych. Czekajcie, no nie wiem, czy gdzieś tu nie znajdę, ale chyba nie mam białych, więc prawdopodobnie z tego nie będę korzystać, no bo będę wykorzystywała białe. Chyba, że tu w którymś z tych są z napisami w tych woreczkach. No to się okaże. I tutaj są gotowe, zobaczcie, takie trzymadełka, różne elementy ozdobne, które już mają jakieś napisy. To, co kocham. Widzicie? Małe, duże, prezenty, rodzina. Więc można to też fajnie sobie w albumie wykorzystać. Tak jak mówię, no nie widzę tu białego, więc chyba nie będę tego używała właśnie z powodu tego, że tu mam tylko kraftowy. A tu są znowu te zamykane, czyli takie trzymadełka do mat albo no, do czego tam sobie, zobaczcie, magiczny czas. Jest już to fajnie przebigowane, wszystko wycięte. Wy tylko sobie to mocujecie na kartę i już macie ładnie z napisem matę czy kartę dodatkową oklejoną. Tu mamy, to są takie kieszenie, takie foldery jakby, ale to spokojnie, spójrzcie, wykorzystamy sobie może w tym albumie. Ja tam coś wymyślę z tego, więc nie ma strachu. Czekajcie, to zaraz powinnam to ładnie na prosto. Spójrzcie, takie fajne kieszenie, foldery. Na pewno to będę wykorzystywać. Coś wymyślę z tym. Znowu mam to kraftowe i białe. Tu na dole jest jeszcze, tu są takie kopertki już też gotowe. Spójrzcie, jakie fajne. Czekajcie, więc ja będę korzystała z białych na pewno. Super są. Z tych folderków też, no nie wiem, czy to mogę nazwać foldery, takie foldery jakby na zdjęcia, kieszenie z już wyciętymi elementami i tu jak potem będziecie wsuwać sobie karty do środka, to naklejacie takie te łapki, które ładnie pomagają wam wysunąć tę kartę. Ona będzie tu tak ładnie wystawała. Czekajcie, bo może zaraz pokażę, gdzie są te moje białe. O, tu są te ozdobne. Spiszmy. Tak jak ja bym to zrobiła. Nie wiem, czy to będę robić prawidłowo, bo w sumie się dopiero będę miała okazję z tym pracować. Mamy wyciętą teraz matę. Na tą matę przyklejamy z przodu, z tyłu te, wiecie, takie dzióbeczki. No i jak wsuniecie, to będzie ładnie tutaj wyglądało z takim ozdobnym wykończeniem. Więc na pewno z tego skorzystam. Będę próbowała coś ogarnąć. Tu mamy ramki. Fajne są te ramki, ale nie mam białych, więc z tych ramek raczej, to są chyba takie też kieszenie fajne, można zamocować do albumu, ale nie widzę, żebym tu miała białe, więc no niestety chyba nie będę z tego korzystać akurat. No może zmienię zdanie i zrobię na innej bazie, bo tych innym kolorze bazy, bo tutaj czarnych na przykład mam dużo, ale nie, bo ja chcę białe, koniecznie chcę białe, więc z tych raczej nie będę korzystać, bo nie mam białego, ale na pewno w jakichś innych projektach to nie ma opcji, żebym nie wykorzystała, bo zobaczcie, jak to jest świetnie już podocinane. Tu są takie karty maty, one już ładne są docięte razem z tymi ozdobnymi wykończeniami. Spójrzcie, widzicie? Czyli już ta góra jest ładnie wykończona, tylko będziecie do tej, jest to dopasowane zapewne do rozmiaru tych tutaj tych baz i to są takie rameczki na zdjęcia. Od razu są z foliami, więc macie docięte wszystko na wymiar.
i tak będziemy, słuchajcie, z tym pracować. Wszystkie te elementy tutaj dodatkowe z tymi ładnymi wykończeniami do klapek, do mat, no to tutaj mamy, więc będziemy to wykorzystywać. Także kochani, ja będę korzystała z tutaj właśnie z tych wszystkich elementów, takich półproduktów do albumów naszej Darii z Laboratorium Papieru. Tak jak mówiłam, podlinkuję jeszcze na dole. Do Darii, jeżeli chcecie zakupić, musicie do Darii zwracać się na maila, na stronę. Ja to, słuchajcie, na pewno pod filmem dam namiary. Więc tu mamy jedno. A tworzyć będziemy albumik z kolekcji Scrap 8, Królewski Ogród. Ta kolekcja jest już dosyć dawno u mnie. Ewcia Szubra przysłała mi ją. Ale no, była warsztatownia, cały czas coś się działo, nie miałam okazji wykorzystać. Teraz będziemy pracować na niej, z niej zrobię swój albumik, słuchajcie. Ja mam tutaj raz, dwa i teraz nie wiem, czy jest tu tyle kolekcji, czy Ewa mi po prostu te okładki dorzuciła. No trochę tych papierów tu jest, ale chyba nie ma tyle kolekcji. Raz, dwa, trzy, bo mam pięć okładek, więc super, bo ja uwielbiam takie karty, które na pewno sobie wykorzystam w tym albumie i dopasujemy. Ładne są tutaj takie ozdobne elementy, które też można wyciąć i wykorzystać. Więc jeżeli ktoś będzie chciał ten sam album tworzyć, będę korzystała z kolekcji Królewski Ogród, Scrap 8. Ja patrzę, tu jest 5 kart. Musiałabym przeliczyć, ile jest tu tych kartek, czy tu tyle. Ale ja myślę, że Ewa dorzuciła po prostu okładki, żeby miała więcej do wycinania elementów. Jest 5 papierów w środku, podwójnie dwustronnych. One są w świetnej gramaturze, 250 gram, więc to będzie sama przyjemność. Tak więc będę wykorzystywała te papiery. Tu mam już na dzisiaj, więc zaraz będziemy robić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, no chyba jest 5 kolekcji, słuchajcie, bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery, po 5. Dobra, czyli mam 5 kolekcji jakby spakowanych. Piękne te papiery, śliczna kolorystyka. No ten jest cudny, z takimi pawiami, przewijają się te pawie i przepiękne te gałązki, które cudnie wyciągają kompozycję, ja to bardzo lubię, więc będziemy pracować. Arkusz drugi, mamy taki, wiecie, on jest cieniowany i to się nazywa damask, ja zawsze zapomnę tę nazwę, a z tyłu mamy to samo jakby, lekko druku i tu mamy piękne kwiaty z boku, więc będziemy działać. Ja myślę, że będzie się przyjemnie pracować. Fajna taka ciemniejsza kolorystyka trochę. Ok, mamy dwójeczkę. Arkusze trzecie, to są tutaj te piękne pawie, mamy ładne dekoracje. Słuchajcie, to jest tak fajnie zrobione, że zobaczcie, nawet gdybyście nie chcieli wykorzystywać tego z pawiami arkusza, bo nie będzie Wam pasował do Waszej koncepcji, możecie wykorzystać na stronę bez. I z tyłu mamy ładnie całe gładziutkie tło. Więc mamy znowu 5. Tak, jest tu 5 z tych kolekcji. Tutaj mamy całe dekoracje, całą stronę i jedną i drugą jakby kompozycję z pawiami, mamy w oknie wkomponowane, tu w takiej serwetce jakby, druga strona gładziutka, piękna, już to widzę tu, świetnie do strony dopasowane, w połowie przecięte, zobaczcie, tak dostosowane, że nawet jak rozetniecie na 4 części, to kartki pięknie będą się też komponowały tutaj, więc mamy 5. I teraz, słuchajcie, piąta strona, z tej strony piękna gładka, lubię takie tła, takie arkusze, które są bardzo bazowe i można na nich wiele zbudować fajnych kompozycji, bo nie narzucają nam już tego, co mamy zrobić w albumie, więc ładna jest ta. A z drugiej strony to, co ja uwielbiam najbardziej, czyli wszelkiego rodzaju dodatki do wycinania, które pięknie uatrakcyjniają nasz album i w którym możemy poszaleć, dodając różne kompozycje i cudeńka, ale to też, jak zauważyłam, liście pewnie, to jest arkusz 5, świetnie się nada do Exploding Boxa. Spójrzcie, mamy 4 okienka, mamy 4 kółeczka i te wszystkie dodatki, śliczne motyle, kwiaty, to jest przepiękne tutaj na tych gałązkach, więc jestem zachwycona tą stroną. Na pewno się świetnie sprawdzi. No i moi drodzy, W1, czyli to są dodatki do wycinania, one są dwustronne. Mamy cudowne pawie, mamy te kwiaty przepiękne. Ja już widzę, jak będą się tu fajnie kompozycje układać. I to, co ja też kocham, może najbardziej, ja mówię, wszystko kocham najbardziej, ale rzeczy, z którymi uwielbiam pracę, to są wszelkiego rodzaju ramki, okna, okiennice i tym podobne, więc tutaj też ten element jest. On był też w tej kolekcji, z której robiliśmy album na warsztatowni
W ubiegłym roku. Tak, w ubiegłym roku i uciekło mi z głowy, jak się nazywała ta kolekcja taka ślubna. Więc mamy to. One są dwustronne, więc spokojnie coś pokombinujemy, może, żeby te dwustronne arkusze wykorzystać. Więc mamy tutaj pięć. No i kolejna jedna moja ulubiona, moje ulubione elementy to są wszelkiego rodzaju listeczki, kwiaty, liście. Tych kwiatów tu jest mniej, ale więcej jest tych listków właśnie i tych cudownych gałązek, które do kompozycji pięknie nam wyciągną. Tu jedynie może z tych to sobie ominę, bo one takie są intensywne, ale można wykorzystać i w innych pracach, więc jak najbardziej. Tu mam chyba trzy, dobra. Raz, a tu też mam chyba trzy. I tu są, aha, to są te okładeczki, o których mówiłam, czyli ta kolekcja, na której będziemy pracować. Więc będzie to kolekcja Skrab 8, Królewski Ogród. Do tego wykorzystam przecudowne elementy, półprodukty do tworzenia dodatków do albumu, ramek, mat, kart, folderów na zdjęcia, ramek takich różnych. Szkoda tylko, że nie mam tu właśnie z tego białej. Muszę do Darii uderzyć, może sobie jeszcze kupię u Darii takie właśnie. Zobaczcie, białe z tych rameczek, bo to jest fajna, może być kieszeń i do włożenia na końcu albumu z taką rameczką, więc chyba się tam muszę do Darii jeszcze zwrócić. No, żeby mieć jednak do tego albumiku, bo mi się to bardzo podoba i chciałabym, żeby to też pokazać ten potencjał i wykorzystać w tym albumie. Więc to jest kolejna rzecz, którą będziemy tworzyć zaraz po warsztatowni, plus kolejna seria, myślę, że ciekawa, kartka w dychę. W dyszkę, w dychę, więc sporo osób trafiło, co będzie, więc cieszę się bardzo. Kochani, mam nadzieję, że ten kanał będzie dawał Wam coraz więcej inspiracji, że będziecie dobrze się tutaj czuć, bo ja czuję się z Wami wspaniale. Aha, i jeszcze tutaj mamy takie Scrap 8, te dodatki. To też jest fajna rzecz, słuchajcie, ja Wam już pokazuję, może ja bym sobie to odsunęła, żeby nie robić tutaj armagedonu, bo ja już zrobiłam herbatkę, a z moim szczęściem zaraz to wywalę. To jest taka, a tu są napisy. To jest taka, ja je oglądałam, zapomniałam, że tu są napisy. Zestaw 16 dwustronnych papierów o gramaturze 250 gram. To jest projekt Ewy Szubry. Moi drodzy, więc mamy taki bloczek basicowy, czyli tych bazowych arkuszy, które są fantastyczne, jeśli chodzi o albumowanie. Dzięki właśnie takim basicowym arkuszom wspaniale możemy sobie uzupełnić nasz album. Więc ja bardzo często też korzystam. Wow, ależ tu są te pawie oczka. I mamy po raz, dwa, po cztery arkusze z każdego wzoru. Ten jest przepiękny, taki, wiecie, ja od razu go skojarzyłam z takim jakimś jubileuszem, takim fajne, wiecie, podbicie, bo to jako tło. W karteczkach właśnie takie basicowe arkusze są piękne do tła, do wykorzystania do teł, aczkolwiek ja też bardzo lubię na nich tworzyć. Na takich jednolitych, jasnych arkuszach można wspaniale wykorzystać potencjał elementów do wycinania. Także mam jeszcze też ten basic i mamy do tego, kochani, takie chipboardy, czy jakkolwiek się to zwie. To są na takich sztywnych tekturach, grubych dosyć. Ja myślę, że mamy około 2,5 mm spokojnie, jak nie więcej, ale chyba 2,5 może. Może 2. Takie dodatki jakby dopasowane do kolekcji i mamy tu, słuchajcie, dużo radości, mnóstwo szczęścia, uśmiechu, beztroskich chwil, chwile wspomnień, rozwiń skrzydła, więc takie mobilizujące, bardzo motywujące napisy i to idealnie sprawdzi mi się do tego albumu, bo też, tak jak mówię, mam troszeczkę czasu na niego, więc się cieszę, bo skorzystam z tej kolekcji, bo wszystko tutaj idealnie mi się zgrało i fantastyczny napis, album, który na pewno wyląduje na okładce z jakąś kompozycją, to jest na bank. Zastanawiam się jeszcze tylko cały czas nad płótnem, którego chciałabym użyć do tego projektu. I ja mam takie płócienko, nie wiem, czy będę go miała tutaj na wierzchu, czy jeszcze w ogóle go na stanie mam. Czekajcie chwilę. Zastanawiam się nad dwoma płócienkami do tego projektu. I to jest płótno takie szare. I takie płócienko to jest ten lnianą oliwka. Ona występuje, boże, pistacja. Ona występuje jako pistacja, ale powiem Wam szczerze, że ładnie się dopasowuje do wielu takich projektów. Jeszcze mam jedno płótno w kolorku. Chyba tym niebieskim Wam zaraz pokażę.
Dobra, tutaj przebijam. Mam w takim niebieskim kolorze płócienko i jeszcze mam płótno jedno, ale nie mam go tutaj przy sobie. Ono nie jest na sklepie, bo ono przyszło mi w sumie przez pomyłkę zamówione i ono jest w takim granacie, ale takim nie granacie, granacie, że to jest taki granat, tak jak tutaj, ale bardziej jakby lekko w chabrowy mi wskakuje kolor, więc zastanowię się jeszcze, które płótno wykorzystam, ale jak myślę sobie, że tu jest biała, jak to się nazywa? Biała, wiecie co? Biała baza, białe papiery bazowe, to raczej chyba skorzystam z tego jasno-niebieskiego płócienka i wykorzystam go. Moi drodzy, tym razem tym razem ten projekt albumowy, tak jak mówię, nie jest w ramach warsztatowni, więc zaczniemy tworzyć już od kart. Ja podam wszystkie wymiary, bazę będę miała gotową, zrobioną już. Były już dwie warsztatownie, na obydwu robiliśmy bazy od zera z oklejaniem, zrobieniem systemu Hidden Hinge, więc tutaj też tak będzie. Będę miała gotową bazę i na niej będę zaczynać pracę. Podlinkuję Wam ewentualnie wszystkie, obydwie te warsztatownie. Zresztą one są w playliście warsztatownia, więc można sobie zerknąć. Ta pierwsza z zeszłego roku jest od podstaw, od zera, co trzeba mieć, od narzędzi, papierów, gramatur i tak dalej. Druga warsztatownia to jest ta, która jeszcze trwa, ta nasza wiosenna, która już wkrótce się skończy, więc tam robiliśmy bazy od zera. Ta druga ma troszeczkę inaczej skonstruowaną bazę. Ta pierwsza jest na systemie Hidden Hinge, więc myślę, że każdy znajdzie no coś, co mu będzie najbardziej odpowiadać. Zresztą ja robiłam już niejednokrotnie albumy z bazami, więc uznałam, że nie będę znowu zaczynać od baz, od budowy systemu, bo to już tutaj pokazywałam nieraz, więc no, nie będę się jakby powtarzała. Także kochani, tak wyglądają plany na kolejne albumowanie i na kolejne nasze wydarzenia na grupie. Mam nadzieję, że praca tutaj będzie dla Was przyjemnością i będziemy wspólnie się inspirować, a ja cały czas jestem bardzo tak pozytywnie nakręcona i nastawiona do tego, żeby jak najwięcej tych inspiracji było, żebyście się świetnie bawili papierem, pasją swoją, czyli tym, co kochacie i co Was tak bardzo wciągnęło, jak zresztą mnie. A teraz już koniec gadania, słuchajcie, i zabieramy się do tworzenia dzisiejszej inspiracji, także bardzo serdecznie zapraszam. Moi drodzy, tak jak widzieliście na samym początku, dzisiaj bardzo prosta karteczka, ale to, że jest prosta i nie robimy na niej różnych dziwnych rzeczy, dziwnych, ja to mówię w cudzysłowie, one nie znaczy, że są złe, nie znaczy, że ona jest jakaś taka uboga. Dzisiaj wykorzystam kwiatuszki, które ja pytałam, ale niestety Marzenka chyba albo może w pracy i nie mogła odpisać. Wydaje mi się, że to są kwiaty od Marzenki Maciejewskiej, bo no troszeczkę tych dziewczyn tutaj u mnie w pracowni już było. Dostałam mnóstwo fantastycznych upominków, prezentów w postaci kwiatów. I tak mi się wydaje, że to są od Marzenki kwiaty. Jestem na 85% przekonana. Jeszcze sobie zerknę. Może w międzyczasie Marzenka mi coś odpisała, to będę wiedziała, co mam tutaj odpowiedzieć, ale nie odpisała mi niestety jeszcze. Wysłałam jej zdjęcie i najpewniej jest zajęta. No nic, wydaje mi się, że to są kwiatuszki od Marzenki Maciejewskiej. Jeżeli są od kogoś innego, to sprostuję pod filmem, ale tak jak mówię, ja dostałam też od Ewki Lisowskiej. No sporo dziewczyn kwiatuszki mi przywiozło. Ja tutaj dostałam całe właśnie te pudełeczka. No wydaje mi się, że to są marzenkowe. Jeszcze są takie różowe, tu w Swoamiranu. Te są akurat z papieru, więc dzisiaj tworzymy na tych. Wykorzystałam sobie kolekcję, połączyłam, słuchajcie, kolekcję Paper Heaven z Lemon Craftem i wyszło idealnie. I wykorzystałam lemonka tutaj do wycięcia tych listków. Uwielbiam ten bloczek listkowy. Znajdziecie w nim papiery, słuchajcie, z Leaves 04. Od intensywnych zieleni przez takie troszeczkę bardziej żywsze, aż do takich delikatnych, pastelowych. Ja tu akurat mam wykorzystany już tamten, ups, ale sobie rozsypałam. Takie bardzo delikatny jest ten kolorek. Zaraz Wam tu popodaję wymiary wszystkie. Bardzo fajnie mi tu spasowało. Druga strona jest zawsze jednokolorowa, więc można też wykorzystać na wycięcie sobie listeczków normalnie z wykrojników, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Korzystam z Nelly, wykrojnika Nelly Choice i to są takie ścinane właśnie kwadraciki. A kolekcja ta główna, podstawowa, to jest Dream Baby, czyli Dziecko z Marzeń, Paper Heaven.
One takie są bardziej basicowe tutaj w tej kolekcji, więc znaczy ja kiedy ją kupiłam, bo chciałam coś takiego ładnego, delikatnego, też dziecięcego. Wiecie, no różnie, różne potrzeby czasem mamy do stworzenia pracy. Nie myślałam, że one są aż tak bardzo basicowe w znaczeniu, wiecie, że nie ma tu na przykład elementów do wycięcia takich dzieciaczkowych i nie kupiłam sobie, ale to nic nie szkodzi. Słuchajcie, ten akurat mi jest potrzebny taki do zrobienia, żeby był... Ale jeżeli będziecie chcieć kupić, zwróćcie na to uwagę, żeby dokupić sobie elementy do wycinania. Takie, jeżeli chcecie coś więcej na kartce umieścić. Oczywiście baza, pudełeczko, rzeczy z papieru mam już złożoną. Składaliśmy niejednokrotnie, więc uznałam, że nie będę Was zanudzać. Szybka i jest też wmocowana tasiemka, aby łatwiej było taką karteczkę potem wyjmować. To jest tasiemka, która zanim przykleję ten ostatni pasek, taki tutaj zamknę, to wkładam sobie tasiemkę jakąś albo satynową, tu akurat jest rypsowa, żeby fajniej było karteczkę wyjmować. I jest z jednym, arkusz z jeden z kolekcji tutaj oklejony, a to dokładnie jest chyba ten ostatni, bo ja rozcięłam obydwa, bo już go wykorzystałam. Może to był 06 chyba. Chyba tak, bo on jest tu ostatni. No i teraz co mamy dalej? Do tego pudełeczka mamy, słuchajcie, bazę 14×14. Ona tutaj idealnie nam się zmieści. Mam już podocinane wszystkie elementy, które chciałabym tutaj wykorzystać. Gdzie ja mam ołówek? Bo ja bym to tu napisała. Czyli mamy bazę 14×14 cm. Ona ma w ten sposób. A ten nasz papier skrapowy, czyli tutaj dokładnie ten, ja docinam sobie 13,8×13,8 cm. I to jest docięte dokładnie tu, żeby ładnie się zmieściło. Podocinałam też sobie już od razu tu z kontynuacją wzoru ładnie do wyklejenia środek. No i oczywiście z tyłu. Tutaj się zdecydowałam na krateczkę, bo uznałam, że żeby też fajnie to tutaj nawiązywało, ponieważ z tego wykrojnika mam wycięte, z tego największego, mam wycięty element, który będzie na górze. Następnie ten kolejny, to jest chyba ten, tak, to jest ten drugi. Ale ominęłam jeden i wykorzystałam kolejny, żeby ta rameczka była taka grubsza, żeby tu grubiej to wyszło. No i podkleiłam sobie od razu kosteczkami 3D. Tak jak mówię, nie chciałam Wam tutaj czasu marnować na takie właśnie drobnostki. Tu mam jakąś, no nie wiem, skazę, ale ja sobie to tak odwrócę, żeby tego może nie było widać. Tu będą kwiaty, więc będzie ok. No i kochani, to co będzie w środeczku, to cudowne szydełkowe twory cudeńka od Madzi Nowickiej. Serdecznie polecam Magdy. Cudowności pokazywałam je nieraz. Magda była sponsorem Scrapmasa. Tam też swoje paczuszki jakby przekazała. Więc dzisiaj to serduszko będzie pięknie tutaj na środku wykorzystane. Moi kochani, i co? No jedziemy. Ja tak jak mówię, już miałam wszystko przygotowane, więc będzie mi teraz dużo łatwiej. Jedyne co zrobię sobie, to jeszcze na radełku sobie przejadę te wszystkie moje kartki, ale nie chcę, żeby one mi się podniosły do góry, tylko chcę, żeby były na prosto, czyli tak jak tu na pudełku. Ja na pudełko nakleiłam ramkę i dopiero przejeżdżałam na sztywno tym radełkiem, bo tak jak mówię, nie chcę mieć tu tego efektu podniesienia. Ja sobie muszę znaleźć jakieś podbicie. Tradycyjnie, słuchajcie, jak potrzeba, to wszystko pod ręką, co jest, to jest króciutkie. To chyba jest normalnie. Ale mam tu coś, już mam okładeczkę. Biorę sobie z tektury introligatorskiej. To jest nasz tył. No i tak jak już mówiłam, nie chcę tego efektu podniesienia, więc zrobię to na tekturze introligatorskiej i korzystałam jeszcze tutaj właśnie do oklejenia tego okienka pianek 3D z Lemoncraft. Więc też serdecznie cały czas polecam, bo świetnie, świetnie się sprawują. Ja, słuchajcie, tak czy inaczej, choćby nie wiem, co było najlepszego, podklejam wszelkiego rodzaju taśmy, kosteczki 3D, takie przestrzenne, klejem. Więc to jest takie moje zabezpieczenie. Jestem dużo pewniejsza, że ta kartka wychodzi ode mnie naprawdę solidnie wykonana i nic tam złego się z nią nie stanie. Ok. No i zobaczcie. Dzięki temu, że zrobiłam to na tekturze, piękny mamy efekt przeszycia, a nie jest to podniesione do góry, tylko fajnie, delikatnie się tutaj chowa. Ja sobie wezmę, ja mam pełniejszy ten drugi klej.
Tu mogę spokojnie w tym momencie sobie jechać po brzegach, bo tu akurat mi tak nie zależy, żeby on się podnosił. Kiedy chcę, żeby się podniosło, no to wtedy jakby nakładam klej przed tym moim radełkowym efektem. No i kleimy do bazy. No raz. I to jest nasz tył. Tutaj pamiętajcie, żeby zawsze swoje logo mocować. A tu mamy nasz przód. Tutaj elementów nie będę raczej podnosić, bo te kwiaty są pięknie, bardzo odstające. Ja w ogóle się zastanawiam, czy ja przypadkiem nie będę musiała zrobić drugi raz dna tego pudełka, bo wziąłam sobie rzeczy z papieru, to bardziej płaskie, znaczy te niższe, a są jeszcze wyższe, że te kwiaty tam, zobaczę jak będę zamykać, ale to jest kwestia tylko złożenia po prostu drugiej bazy, bo one te wieczko mają takie same, tylko różni się ten spód, on jest albo wyższy, albo niższy. To, co mam złożone, wykorzystam do czegoś innego, więc tu jakby, słuchajcie, nic złego się nie dzieje. Jeszcze może zrobię sobie ten środek, żeby już mi to tutaj się nie plątało pod rękami. Chciałam powiedzieć pod nogami, ale... no, taki, słuchajcie, efekt radełka. Wiem też, że nie każdy lubi. Ja bardzo lubię. Dla mnie to jest takie szybkie, ładne ozdobienie arkusza, żeby nie był taki, wiecie, żeby coś ciekawego się na nim działo. I tak jak powiedziałam zresztą już, że jeżeli na przykład nie chcecie, żeby to było bardzo podniesione, to robicie to na jakimś twardszym elemencie, takim jak na przykład tektura introligatorska i wtedy pięknie się przedziurkują, znaczy przedziurkują, zrobi się taki efekt przeszycia, natomiast nie podniesie nam się w górę ta nasza krawędź. Jeżeli chcę, żeby była podniesiona, robię to na takiej piance albo na podkładce do myszki. Dziewczyny też robią, wiem, więc można sobie i w ten sposób poradzić. Dobra. No i możemy sobie to tutaj, słuchajcie, wykleić od razu. I teraz muszę złapać, gdzie ja miałam tą kontynuację wzoru, bo to wydaje się, że to, wiecie, takie, a tam tu na balonikach lepiej nie widać, ale jednak widać, no bo ładnie się te gałązki nam tutaj ze sobą łączą, przechodzą jedna w drugą. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie w ogóle kolejny album, bo ja tak, słuchajcie, do warsztatów, ja tak powiem wam szczerze, jeśli chodzi o statystyki, jakoś taka nie była powalająca, więc zastanawiałam się w ogóle, czy dalej coś robić, ale w związku z tym, że i tak mam ten album do zrobienia, on też będzie troszkę inny niż ten z warsztatowni, więc bardzo chciałam przetestować te wszystkie półprodukty od Darii, bo są u mnie już, kochani, nie zaryzykuję, ale chyba od ubiegłego roku, tak mi się wydaje, może się mylę, ale nie jestem pewna, albo od tego roku, może jak Daria będzie oglądać to. No są już jakiś czas, no ale wiecie, cały czas coś się działo, albo był, jeżeli to było od ubiegłego roku, no to wiadomo, że Scrap Mass całkowicie mnie pochłonął. Ta warsztatownia już trwała. Tu zaczęliśmy inny projekt. Warsztatownia jednak jest, wiecie, skierowana jakby do takich osób, które nie mają wszystkich narzędzi i nie mają możliwości korzystania. Więc uznałam, że jeszcze na razie zaczekam, ale teraz się nadarzyła okazja. Muszę ten album zrobić. Mam dosyć sporo czasu na niego, więc na spokojnie nagram też warsztacik. No i on już będzie, tak jak mówię, troszeczkę inny. Myślę, że bardziej ciekawy w te wszystkie dodatki i elementy, bo oczywiście sobie tutaj źle docięła. Nie jest dobrze. Bo ja sobie docinam, wiecie, czasem, zaraz zobaczę, może faktycznie, ja sobie docinam ten jeden arkusz zawsze do pudełka, czyli ma 15,2, ale nie, to nie jest, żeby dociąć do pudełka, a tu sobie potem dokładam, no ale nie. Jest wszystko w porządku. Teraz chciałam zrobić to tak, że tu jest ten wycięty element, a na niego pójdzie ta rameczka. Tak jak mówię, ominęłam jedną bazę tego wykrojnika, bo normalnie to by był ten i zobaczcie, kolejny by był ciut mniejszy, ale chciałam, żeby rameczka była dużo szersza, więc ominęłam sobie cały jeden wykrojnik i kolejny będzie tutaj. To miała być prosta kartka i bardziej się tu skupię na tych elementach właśnie takich kwiatowych, ale teraz widzę, że w sumie mogło tu być troszeczkę to podwyższone, żeby to się lekko wybiło. To jest chyba tekturka 2 mm albo 1, więc ja tu skorzystam z niej od razu.
Jak już ją tu mam. Chyba, że czekajcie, że będę miała coś tu. O, jest tu taka mniejsza, dobra, bo szkoda mi jest ciąć taką, wiecie, która jest jeszcze zdatna do radełkowania. I sobie tu obetnę. No, tylko musi być lekko podniesione, więc wiecie, można na kosteczkach 3D. Ja mam te lemonkowe właśnie też na 1 mm na 2. Tak fajnie mówi? O, trzy progi są. 1, 2 i 3 mm. Zróżnicowane. No ale to już będzie szybciej. Wiedziałam, że się rozgadam na jeśli chodzi o album i to, wiecie, mówię, no, inspirujące poniedziałki to mogą być też takie właśnie, żeby były też proste rozwiązania, bo to nie jest jakieś bardzo skomplikowane, a wszystko po prostu podkręcimy kwiatami. Więc mamy tu, słuchajcie, ten panel. Jeżeli nie macie takich wykrojników, można sobie wyciąć po prostu kwadraty i na przykład zaokrąglić tym do brzegów zaokrąglaczem. Albo jeżeli ktoś ma te do robienia kopert, tam są takie wklęsłe, ładne wycięcia w środku. Wiecie, to też było w Actionie. Ja mam z We Are Memory Keepers, ale w Actionie też były. No i wiecie, jest leciutko podniesione, ale już jest ok. Ładnie wygląda. No i teraz moja ulubiona czynność, czyli zdejmowanie tych błonek. Z tych 1-milimetrowych świetnie schodzą szybciutko, no tu już jest to bardziej takie, wiecie, puszyste, że tak to nazwę, więc tu trochę trzeba... no, się ma odklejać, no, ale to tam jest raz, dwa. Ja zawsze mówię, że efekt bardziej jest niekiedy takiego trochę większego nakładu pracy. Tu akurat cierpliwości trzeba tylko. Nie tyle nakładu pracy, co cierpliwości. Ale ładnie to będzie podwyższone. Ja mam tutaj, nie wiem czy mówiłam, te 3 mm, więc on się fajnie do góry wyciągnie. Ok. To miała być karteczka z okazji narodzin dziecka. Ja tradycyjnie, słuchajcie, ja już chyba się nie zmienię i niech nikt tego nie oczekuje ode mnie. Za każdym razem zapomnę o napisach. Ja jestem po prostu nieogar napisowy. No i nic już ze mną nie zrobicie. Zawsze w momencie, kiedy zaczynam już potem robić tu kartkowanie, kurczę, nie mam napisu. No, norma, to jest już, nie da się ukryć, że... Chyba mój znak rozpoznawczy. Kto nie ma napisów? Asia. Nigdy. Albo nie mam, albo nie wiem, gdzie go przyłożyć. Ale akurat może z tym, że gdzie nie ma gdzie przyłożyć, to tak myślę, że nie jeden z nas ma taki dylemat. Natomiast ja sobie tu oczywiście nakładam kleju. Tutaj nałożenie kleju, słuchajcie, ma też jeszcze taką dodatkową zaletę do tego, że jeszcze możemy troszeczkę tym poruszać, bo te kosteczki bardzo mocno łapią i dosyć szybko, więc one jak złapią papier, to już ciężko będzie je, słuchajcie, przełożyć. Natomiast my nie mamy tutaj opcji przekładania, żeby sobie poprzesuwać, potem oderwać, bo mamy rameczkę i nie będzie widać. Ja muszę do siebie na chwilkę odwrócić, żeby to w miarę prosto przyłożyć. Więc na chwilę zabiorę się z kadru, ale dzięki temu, że jest to na tym kleju, to mogłam jeszcze sobie przesunąć tą rameczkę w jedną i w drugą stronę. No i kochani, cała dekoracja to będą właśnie te cudowne kwiaty. I tak jak mówię, że chyba się skończy na tym, że ja będę przekładała pudełko, bo to mi nie wejdzie na bank, ale ja mam te wysokie, więc nie ma strachu. I chciałam je podkręcić fajnie tymi wszystkimi listeczkami. Prześliczne są te liście. One są, no tu mi wszystko powpadało między te moje dekoracje. Bardzo ładne są, bardzo delikatne, takie pastelowe i idealnie mi się tutaj wpasowały właśnie i do tych papierów z Paper Heaven i do tych kwiatów bardzo jaśniutkich i delikatnych i mocno pastelowych. Zobaczcie. Także dzisiaj moim priorytetem było to, żeby wykonać kartkę bez jakichś tam dodatkowych czarowań, jak to ja zawsze kombinuję godzinami, ale z pomocą tylko jakichś kwiatuszków i ewentualnie liści, bo chciałam, żeby to serduszko było na środku. Taki był mój zamysł i plan do tej kartki, żeby nic więcej tutaj, wiecie, się nie działo, tylko w taki sposób, żeby to
wyglądało. Mam nadzieję, że będzie ok. I listeczkami sobie ozdobimy to. Może jeszcze gdzieś tu sięgnę po te napisy. Słuchajcie, ja bym sobie może... Tak, wiem na pewno, że... No, oczywiście mój pistolet, prawda? No ja, słuchajcie, już nie będę na niego narzekać, bo już się tyle na niego narzekałam. W ogóle ja... U mnie zawsze priorytetem jest szanowanie sobie narzędzi pracy. O, tutaj się nie da. Słuchajcie, nie da się, bo no, trafiłam na tak kiepski egzemplarz, że nie miałam szans tutaj uszanować sobie moich narzędzi pracy. Ten stojaczek już jest tak zciachany cały, że aż nie mogę patrzeć na to, bo mnie serce boli. No ale co zrobić, jak tak się zachowywał ten pistolet? Właściwie od początku. Jest on fajny, bo ma tą końcóweczkę taką bardzo precyzyjną i się fajnie pracuje, ale... No i wygniatam sobie troszeczkę listki. Serdecznie, kochani, zapraszam Was do Madzi. Madzia głównie... Możecie ją spotkać na Instagramie, naszą Madzię Nowicką. Bo jej szydełkowe cudeńka są wspaniałe. Zresztą, tak jak mówię, bardzo się cieszę, że Magda w zeszłym roku też dołączyła do grona naszych sponsorów na Scrapmasie. O, i spójrzcie. Tu sobie to już przytrzymam pewnie klejem takim introligatorskim, bo to chcę tylko w tym jednym miejscu. Ja już nie będę tu dodawać żadnych chlapań, żadnych innych elementów, absolutnie. Bardzo mi zależało, żeby to były takie delikatne... Tutaj, słuchajcie, elementy. Ale ja też myślę, że nie zawsze tak bardzo na... napchane na kartce, no, musi być. Nie jest to, wiecie, clear and simple, absolutnie, ale nie jest to też taka kartka, jak zazwyczaj robię, czyli taka bardzo mocno zdobiona. A też może pięknie wyglądać. Tu mi się coś odkleja. A, bo ja sobie go miałam zrobić tak na płasko. Ale my go zaraz podkleimy. Zresztą ja, wiecie, zawsze można sobie trochę bardziej delikatnie podkleić, żeby można jeszcze było ewentualnie jakiś kwiatuszek podnieść i coś dołożyć. Niż przykleić tak na amen, że już nic nie podniesiemy, a dołożyć zawsze można. O, na przykład chcę tutaj teraz listki i zaraz to zrobię. Przepiękne są te liście z tej kolekcji z dodatków. Taki szpikulec. Ja już mam zapełniony, słuchajcie, koszyczek w zielonych kotach. I muszę koniecznie dorzucić tam szpikulca, bo mi się ten mój już tutaj wygiął i on nie chce mi odrywać moich, wiecie czego, nie? Tasiemek i tym podobnych, jak odginam. I potrzebuję koniecznie nowego szpikulca i zaraz tam sobie pooglądam, co tam ciekawego. No, ale tam, wiecie, nie mam jakichś wielkich wymagań, po prostu mam mi odrywać. Można, tak jak ja już to niejednokrotnie mówiłam, powsuwać sobie też listki między płatki w kwiatkach. Też ładnie to wygląda. I uzupełnia kompozycję. Śliczne jest to serduszko. Patrzę, zawsze patrzę, z której strony tak ładniej się prezentuje. Chociaż one są ładne z wszystkich. No ale wiecie, zawsze tam jedna ze stron jakoś nam bardziej się spodoba. A ja już chyba ich nie mam, tych serduszek od Madzi. Muszę tam uderzyć do madziowego sklepu. Ja już tu nie daję żadnych serwetek, żadnego podbicia. To serduszko mam po prostu rzucać się w oczy. Ono ma tu być najważniejsze na środku. Takie delikatne. A same kwiaty pięknie się tutaj układają. Rzadko kiedy robię kompozycję z góry, z dołu, ale tutaj aż się poprosiło o to, bo został mi ten kwiatuszek. Wydaje mi się, że miałam jeszcze taki jeden właśnie mały, taki jak tu, że one były trzy. To ja znowu gdzieś go... A jest, no właśnie. Tam powiedzieć, że przepiłam gdzieś, on po prostu spadł do kartonika, który tu miałam. Zaraz sobie to tu poukładamy, tylko chcę sprawdzić, czy to będzie ładnie wyglądało. Czy wystarczy jeden sam? No coś czuję, że będę, słuchajcie, dorabiać to pudełko na bank.
Te kwiaty są przepiękne, tylko że są takie wysokie. Faktycznie jest wysoki ten kwiatuszek. One są z papieru. Ja nie mam talentu do takich kwiatów. Ale widzę, że są dziewczyny, które mają talent. Można kupić takie kwiaty. Słuchajcie, jeżeli ktoś, tak jak ja, nie potrafi. Z drugiej strony, wiecie, nie wiem, czy nie potrafię. No po prostu... Na razie póki co czas nie pozwala mi na rozwijanie się w tym kierunku, ale bardzo lubiłam robić kwiaty, chociaż będziemy robili test tuszy, słuchajcie, z Kolopu, nowych tuszy, więc może jakiś kwiatuszek tam wyczarujemy. I tak karteczka wygląda, słuchajcie. No, chciałam powiedzieć, że niby nie na bogato, bo jakoś tu nie robiłam różnych innych rzeczy. Ale dzięki kwiatom i listeczkom myślę sobie, że teraz sprawdzę, czy mi się dobrze otwiera rany Julek. Tak jak ostatnio, kto obserwuje mnie na Instagramie, widział moją przygodę z przyklejoną na odwrót karteczką. Zastanawiam się jeszcze nad jakimiś tutaj, może oczywiście poklejona, kropelkami z półperełkami, ale chyba jednak zostawię to bez. Myślę sobie, że tak ładnie to bardzo delikatnie się prezentuje. Więc zobaczcie, mamy tu wycięte listki, elementy. I teraz tu, słuchajcie, naprawdę mi nigdzie nie pasuje ten napis, bo tu jest tak pastelowo, czyściutko, że nie wiem, ładnie na serduszku by taki był love, prawda? Co wy na to? Dobra, Asia już zaczyna kombinować, a tu już idzie w złą stronę. No i co? Inspirujący poniedziałek, bardzo szybciutka i prosta karta. Znaczy prosta w znaczeniu, wiecie, nie było tu kombinowania nad kompozycjami, nad układaniem wszystkiego. Po prostu piękne kwiaty i właściwie praca sama się robi. Mamy serduszko od Madzi Nowickiej. Ono, no cóż tutaj więcej dodawać, słuchajcie, i kombinować. To serduszko pięknie wygląda. Ja sobie odwrócę tym białym, może dnem będzie to bardziej się tutaj odbijać. Mamy listki bardzo pastelowe. Grunt to, żeby właśnie dobrać sobie takie jasne, jeżeli chcemy, żeby ta kartka była taka delikatna, żeby też te kolory się ładnie ze sobą łączyły, czyli były takie jaśniutkie, pastelowe, żeby dawały ten efekt takiego blasku samego z siebie, bez chlapań, bez, wiecie, brokatów i tak dalej, żeby samo z siebie to po prostu błyszczało. Jeszcze raz dziękuję Marzence za przepiękny kwiat. Jeżeli się pomyliłam, to z góry przepraszam, ale no jestem na prawie pewna, że to marzankowe są, więc... No i co? Moi kochani, ja Wam dziękuję za ten inspirujący poniedziałek. Jeszcze raz zachęcam Was do wspólnego albumowania, które będziemy robić już po warsztatowni, takie na luzie, już z bardziej takimi wypasionymi rozwiązaniami, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zapraszam do Darii Piwowar, zapraszam do Madzi Nowickiej. Och, moi kochani, i zapraszam do tworzenia prac, do inspiracji i do umieszczania ich w swoich social mediach. Zapraszam do grupy inspiracyjnej, gdzie się wiele dzieje. W sumie dzisiaj już tworzymy, bo o 18 film skakuje, a my już tworzymy kartkę serduszko na Dzień Matki, więc zachęcam, bo Dzień Matki tuż, tuż, moi drodzy, żeby nie zapomnieć na ostatni moment. No i co? Wyczekujcie kartka w dyszkę. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić i cały czas... Z ogromną nadzieją w sercu żyję, że ten kanał będzie coraz większą inspiracją i będzie dawał Wam tyle radości, co mnie. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia. No to będzie kolejna część warsztatowni chyba. Pozdrawiam Was. Albo test tuszy. Jeszcze nie wiem, co wrzucę najpierw. Na pewno to będzie może środa i piątek. Do zobaczenia, kochani. Do następnego razu. Pozdrawiam Was. Taka nasza karteczka piękna jest. Pa, pa.